Tak myślę. To jest podcast o bioetyce, religii, kościele, cywilizacji i ewangelizacji. Zapraszam, Tomasz Terlikowski. To jest podcast Tak myślę, Tomasz Terlikowski. Witam i zapraszam na kolejny jego odcinek. Zaczynam od zaproszeń. Już w poniedziałek, 12 lutego, w Piwnicy Powszechnej w Krakowie odbędzie się spotkanie autorskie na temat mojej i profesora Krzysztofa Krajewskiego siódmej książki Uleczyć Boga w sobie. Z psychiatrą o duchowości zapraszam serdecznie na to spotkanie. A teraz czas na spis treści. Remont za publiczne pieniądze budynku kościelnego, w którym na emeryturze zamieszkać ma arcybiskup Stanisław Gądecki, pokazuje z całą mocą, że metropolita poznański nie rozumie ani emocji społecznych, ani nawet emocji własnych duchownych. Ukrainie potrzebny jest reset i głębokie zmiany w strukturach władzy, przekonuje prezydent Wołodymyr Zełenski. Czy te słowa to zapowiedź zmian, czy tylko próba zamaskowania chęci odwołania naczelnego dowódcy ukraińskich sił zbrojnych, generała Załużnego? O tym w pierwszej rozmowie podcastu porozmawiam z doktorem Witoldem Sokałą. Rola kobiet w kościele była tematem spotkania papieża Franciszka z Radą Kardynałów, poinformował Watykan. Uczestniczyły w nim, poza kardynałami, czyli mężczyznami, także trzy kobiety, w tym jedna anglikańska biskupka. Do wspólnej pracy na rzecz pokoju w Ziemi Świętej wzywa papież Franciszek w liście do Karmy Ben Yohanan, zajmującej się dialogiem żydowsko-chrześcijańskim. A kolejna rozmowa poświęcona będzie nowej biografii Alberta Camus. Moim gościem będzie Piotr Kierzun z Kultury Liberalnej. I na koniec jeszcze pewne przypomnienie. A teraz zaczynamy! Zaczynamy od jednej z tych decyzji, które doskonale pokazują, jak niewiele ze zmian społecznych, które doprowadziły do błyskawicznej laicyzacji i przegranej PiS-u w wyborach, rozumie starsze pokolenie polskich hierarchów, a także jak mało jest zdolne dostrzec, że także ich własne, uznawane za absolutnie naturalne decyzje, przyspieszają jeszcze proces rozchodzenia się emocji społeczeństwa i kościoła. Mowa o remoncie budynku, w którym na emeryturze zamieszkać ma metropolita poznański arcybiskup Stanisław Gądecki. Archidiecezja poznańska za czasów rządu PiS-u dostała na remont 6 zabytkowych budynków 22 miliony złotych, z czego ponad 5 milionów pójdzie na termomodernizację zabytkowej kanonii w Ostrowie Tumskim, gdzie zamieszkać ma arcybiskup Gądecki na emeryturze. Tak, domyślam się, że zaraz padną zdania, że budynek jest zabytkowy, że chodzi o jego remont i tak dalej. I tak dalej. Ale akurat w tym budynku ma być po prostu zamontowane nowoczesne ogrzewanie. I tak się składa, że właśnie w nim niebawem zamieszka arcybiskup. Jest w archidiecezji poznańskiej wiele innych zabytkowych budynków, w których arcybiskup mieszkać nie będzie. I jeśli się nie chce skandalu, albo ma się świadomość, że może on wybuchnąć, to przekazuje się środki na te właśnie budynki, a nie na ten konkretny w Ostrowie Tumskim. Jeśli zaś się tego nie wie, to stawia to pod znakiem zapytania miękkie kompetencje zarządzania osób decyzyjnych w archidiecezji poznańskiej. I już samo to, że arcybiskup albo jego współpracownicy zdecydowali się przyjąć te środki i przeznaczyć je właśnie na ten budynek, uświadamia, jak bardzo są oni odklejeni od emocji społecznych. To, że informacja ta wywoła skandal wśród ludzi mniej związanych z kościołem, było absolutnie oczywiste. Ale równie oczywiste było także to, że wywołała ona także skandal wśród wierzących, a nieco bardziej krytycznych wobec gigantycznych przywilejów emerytalnych biskupów wiernych, a także wśród zmagających się z kryzysem finansowym proboszczów z archidiecezji poznańskiej. I albo jest tak, że arcybiskup i jego ludzie o tym nie wiedzieli, co stawia pod potężnym znakiem zapytania ich zdolność do duszpasterstwa, a nawet do zwykłego zarządzania archidiecezją, o której wiedzą tak niewiele, albo jest tak, że mieli to w głębokim poważaniu, bo uznali, że kasa im się na termomodernizację zwyczajnie należy. I nie ma nic dziwnego w tym, że ją wzięli. Ale i to nie najlepiej świadczy o ich zdolnościach do duszpasterstwa, bo dowodzi głównie całkowitego braku empatii i zrozumienia emocji społecznych. Co w tej sytuacji może jeszcze zrobić Kuria Poznańska? Odpowiedź jest dość prosta, choć nie wiem, na ile możliwa technicznie. Pieniądze na remont willi biskupa powinny zostać oddane albo po konsultacjach z państwem przesunięte na bardziej zrozumiałe dla ludzi społeczne cele. Termomodernizacja nowego mieszkania arcybiskupa z pewnością takim celem
nie jest. A teraz czas na pierwszą rozmowę o sytuacji na Ukrainie i o tym, czy kraj ten potrzebuje zmian w systemie sprawowania władzy. Rozmawiam z doktorem Witoldem Sokałą, politologiem z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Moim Państwa gościem jest dr Witold Sokała, politolog, ekspert do spraw międzynarodowych, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach i Fundacja Point. Witam serdecznie. Dzień dobry. A porozmawiamy o tym, co dzieje się na Ukrainie. Dość dawno już w naszym podcaście o tym nie rozmawialiśmy, a dzieje się z jednej strony sporo, a z drugiej strony wiele się nie zmienia. Zacznijmy od wywiadu, którego udzielił prezydent Wołodymyr Zełański włoskiej telewizji RAI. Powiedział w tym wywiadzie, że zamierza i że trzeba to przeprowadzić głęboką zmianę, pewien reset w strukturach rządzących Ukrainą. No i odczytuje się te jego słowa trochę w kontekście wcześniejszych prób zmiany naczelnego dowódcy ukraińskich sił zbrojnych Walerija Załużnego. Wiadomo, że między panami nie ma wielkiej chemii. To się nie udało. No to teraz pojawił się pomysł, żeby zmienić struktury władzy głębiej w Ukrainie w ogóle. No i pytanie, po co w trakcie trwającej wojny Zełenskiemu głębokie zmiany struktur władzy, albo może inaczej, bo być może są one po prostu konieczne. To prawda, to znaczy Ukrainie bardzo by się przydała głęboka zmiana struktur władzy i nic to, że w czasie wojny. No, nie dało się tego zrobić z różnych względów w czasie pokoju, a dzisiaj jednym z większych problemów Ukrainy, oprócz oczywiście zbrojnych, kinetycznych, wrogich działań rosyjskich, jest głęboka niewydolność jej elit politycznych, czy polityczno-biznesowych, szerzej mówiąc, bo to jest problem głębokich powiązań polityków z Ukrainą. Ukraińskimi oligarchami, powiązań bardzo niesymetrycznych, po prostu tak jak to przez minione 30 lat było, nadal wielu polityków i wyższych urzędników ukraińskich, mówiąc wprost, siedzi w kieszeni oligarchów i realizuje często nie politykę rządu, nie politykę prezydenta, tylko politykę swoich sponsorów. Pół biedy, kiedy kierunki tych polityk są zbieżne, gorzej, kiedy okazują się sprzeczne i stąd biorą się różne problemy. Poniekąd częścią problemu, o którym w tej chwili mówię, są te spory polsko-ukraińskie o eksport artykułów spożywczych, bo to w dużej mierze są nie tyle interesy ukraińskie tam reprezentowane jako państwa, ile interesy poszczególnych ukraińskich oligarchów. Więc traktując literalnie tę wypowiedź Zełenskiego, należałoby tylko przyklasnąć. Tak, najwyższa pora głęboko przeorać ukraińskie elity polityczne, wywalić ostatecznie ludzi skorumpowanych, bo to kompromituje Ukrainę na Zachodzie, bo to powoduje ogromną niewydolność, problemy wewnętrzne narastające. Opinia publiczna jest coraz bardziej zbulwersowana kolejnymi informacjami o rozkradaniu pomocy zagranicznej bądź jej marnowaniu i tak dalej, i tak dalej. No problem w tym, że ja nie potrafię uwierzyć w to, że Zełenskiemu akurat dokładnie o to chodzi, a przynajmniej nie tylko o to, bo tak jak pan powiedział, od dłuższego czasu narasta to napięcie pomiędzy prezydentem a głównodowodzącym sił zbrojnych, generałem Załużnym. Zełenski parę razy już próbował, z tego co wiemy, zwolnić Załużnego i nie za bardzo się to udało, natomiast tak go straszy od czasu do czasu i chyba przygotowuje opinię publiczną na tę zmianę. Więc w tym kontekście, biorąc pod uwagę dużą determinację prezydenta w tym względzie, myślę, że najbardziej prawdopodobny dzisiaj, w tym momencie, kiedy rozmawiamy, wariant i wytłumaczenie to jest takie, że ktoś w otoczeniu prezydenta wpadł na sprytny w jego przekonaniu pomysł, że łatwiej będzie zwolnić popularnego głównodowodzącego wtedy, kiedy jeszcze przy okazji zwolni się paru wyższych urzędników cywilnych. No, nie jestem przekonany co do tego, najdelikatniej mówiąc. Teraz przejdziemy do samego Załużnego, ale jeszcze pytanie o to, czy w ogóle na tym etapie Zełenski ma wystarczającą siłę i wystarczający autorytet, żeby rzeczywiście, i nie mówię o społeczeństwie ukraińskim, bo pewnie społeczeństwo na oczyszczenie władzy ze skorumpowanych polityków by się zgodziło. Ale pytanie, czy no, struktury, także te nieformalne tego państwa i tego społeczeństwa, może przede wszystkim te nieformalne, są gotowe na autentyczne oczyszczenie, głębokie oczyszczenie z tych wszystkich
polityczno-ekonomiczno-biznesowo-korupcyjnych powiązań? To jest skomplikowane i trudno tutaj o jednoznaczną odpowiedź. Ja podejrzewam, że w Ukrainie mamy do czynienia z takim mechanizmem, który poniekąd znamy też z Polski. Tyle, że tam dalej na wschód z głębszym zanurzeniem całego społeczeństwa w tej postsowieckiej kulturze politycznej, że tam po prostu jest to znacznie bardziej i znacznie ostrzej ten problem występuje. A on się w skrócie sprowadza do tego, że każdy Polak i każdy Ukrainiec, jakby go zapytać, czy jest za tym, żeby pogonić złodziei, nepotów, ludzi skorumpowanych i tak dalej, to oczywiście zakrzyknie, że tak. Natomiast jak go zapytać, czy jednocześnie powinien się zakończyć sympatyczny układ, który on ma z wójtem nieformalny, bo się znają z podstawówki i wójt mu tam od czasu do czasu zatrudni jego kuzynkę, jak ładnie poprosimy, albo pomoże firmie szwagra w dostępie do zamówień publicznych, to przecież to nie jest nic złego, to jest przejaw zaradności, szczęścia, to nam się po prostu należy. Ta swoista hipokryzja i niedostrzeganie tego, że czasem sami jesteśmy częścią problemu korupcyjnego czy nepotycznego, to jest coś, co jest głęboko zakorzenione w tej części Europy. Nie to, żebym naiwnie twierdził, że Zachód jest od tego wolny, ale umówmy się, że jednak w tych społeczeństwach zachodnich, które mają bardziej zinternalizowane pewne procedury demokratyczne, zwłaszcza u Skandynawów, ale u Anglosasów też, to jednak działa inaczej. To nie jest aż tak dramatyczne jak w Europie Wschodniej, gdzie cały zespół, no długo by o tym mówić, cały zespół uwarunkowań historycznych, kulturowych i tak dalej, wpędził nas w to, co mamy. Więc Ukraina ma ten problem i to nie jest tak, że jest cudowne społeczeństwo i tylko paru złych ludzi u władzy i trzeba ich usunąć i zapanuje powszechna szczęśliwość, uczciwość i przejrzystość procedur na wzór duński. No bo ci oligarchowie, ci politycy, ci urzędnicy to jest krew z krwi, kość z kości. No, oni wyrastają z jakiegoś społecznego podglebia. Więc to jest problem niewątpliwie nie do rozwiązania jednym cięciem. I tak, żeby ten obraz nie był całkowicie czarny, żeby ktoś mnie tutaj nie posądził o ukrainożerstwo. Ukraina i tak zrobiła ogromny wysiłek i ogromne postępy. I duża część tego wysiłku i postępów wiąże się z epoką prezydenta Zełenskiego i częściowo wynika z jego własnej determinacji, częściowo wynika z silnego nacisku zachodniego, bo jednak zachodni politycy dosyć konsekwentnie mówią: pomoc przeciwko agresji oczywiście bezwarunkowa, taka jaka tam poszczególne państwa z różnych względów strategicznych zdecydują się udzielać. Pomoc gospodarcza i otwieranie coraz szersze drzwi do integracji ze strukturami zachodnimi, tak, ale pod warunkiem, że Ukraina będzie się dostosowywała do pewnych zachodnich standardów. Ten nacisk, traktowany bardzo serio przez obie strony, spowodował już w Ukrainie szereg całkiem pozytywnych reform. No tylko to nadal jest kropla w morzu potrzeb. Nadal mamy do czynienia z patologiami, nadal to jest tylko początek drogi, więc tak naprawdę strategiczny interes Ukrainy to jest to, żeby ten zwrot prozachodni pogłębić. On dzisiaj jest deklaratywny, on się wyraża w tym, że znakomita większość Ukraińców postrzega dzisiaj swój kraj i swoje przyszłe miejsce na mapie świata jako jednak po tej stronie zachodniej, a nie w ramach już szeroko pojętego ruskiego mira. To jest dramatyczna zmiana, to jest ogromna zmiana na przestrzeni ostatnich kilku lat, związana oczywiście ze zrażeniem się ostatecznym do Rosji i do tej wschodniej, w huntingtonowskim rozumieniu, strefy cywilizacyjnej. Natomiast, no, tak jak mówię, to jest początek, to jest proces, który musi trwać, to jest proces, który odpowiedzialni politycy w Ukrainie powinni wzmacniać, a nie osłabiać. I tu mam trochę obawę, czy właśnie prezydent Zełenski, tu nawiązując do pana bezpośredniego pytania, czy ma taką siłę, żeby to przeprowadzić. Otóż ma siłę formalną, żeby spróbować, natomiast ja się trochę boję i pewnie bym odradzał Zełenskiemu i jego otoczeniu dopchnąć kolanem, tak właśnie po wschodniemu, trochę siłą, trochę nie licząc się z dobrym obyczajem, z szerszymi interesami strategicznymi, patrząc na własny czy jakiś grupowy, familijny interes bieżący, no bo ten jest oczywisty. Załóżny jest zagrożeniem politycznym coraz bardziej. Im bardziej słabnie Zełenski, im więcej krytyki i rozczarowania, tym większy strach jego i jego otoczenia, że popularny głównodowodzący może sięgnąć po prezydenturę. I to jest, podejrzewam, podstawowa motywacja tych zakusów na generała Waleryja Załużnego. No to przejdźmy do samego generała, bo rzeczywiście wydaje się
tak zresztą mówią także inni komentatorzy, że to jest główny powód. Tak naprawdę o co jest ten konflikt? Czy to jest konflikt między popularnym wojskowym, który słusznie krytykuje błędy polityczne, które skutkują błędami militarnymi, mniej nieco już popularnego prezydenta, chociaż nadal popularnego? Czy też to jest konflikt już w dużej mierze dwóch polityków, którzy rywalizują o to samo stanowisko? To z tym, że jeden je zajmuje, a drugi być może bardzo by chciał. Tak. To znaczy tak, konflikt dwóch silnych osobowości mających nieco, mających mocno w niektórych kwestiach, a nieco w innych, rozbieżne punkty widzenia i priorytety, to jest oczywiste. Poniekąd naturalne, bo jednak inny jest punkt widzenia zawsze prezydenta, który odpowiada za całość państwa i zajmuje się polityką, ale odpowiada też za tę część militarną, a inny jest punkt widzenia generała, który jest naczelnym wodzem i który zgodnie z wszelkimi procedurami i dobrym obyczajem odpowiada tylko za sferę wojskową. Więc to niezależnie od tego, jak nazywają się ci dwaj ludzie, jakie mają osobowości, to napięcie różnych punktów widzenia jest wkalkulowane w system. To nie jest nic nowego. Jak ktoś zna historię, to potrafiłby pewnie z głowy natychmiast przytoczyć liczne przykłady bardzo podobnych sytuacji w różnych miejscach czasu i przestrzeni. Natomiast ja nie potrafię odpowiedzieć jednoznacznie na drugą część pana pytania, czy potwierdzić tę drugą sugestię, bo nie wiem, nie mam twardych danych, czy generał Walerij Załużny rzeczywiście wyszedł z tej swojej roli żołnierza, czy rzeczywiście ma aspiracje polityczne. Niektóre jego wypowiedzi mogłyby stanowić w tym kierunku poszlakę, ale on się najczęściej z tych wypowiedzi wycofywał, więc ja byłbym w stanie zakładać, że to jednak były emocje, których no też się trudno dziwić, nawet zawodowcom. Jednak pamiętajmy cały czas, rozmawiając o Załużnym, Zełenskim i innych ukraińskich przywódcach cywilnych i wojskowych, że oni od 2 lat, a de facto nawet znacznie dłużej, funkcjonują w warunkach bezprecedensowego stresu i napięcia. Więc tutaj no, materiał ludzki ma swoje ograniczenia. Naprawdę warto to brać pod uwagę. To oni nie są z żelaza, żaden człowiek nie jest. Więc to, że oni popełniają w warunkach tego potwornego napięcia, stresu, świadomości gry o wszystko, naprawdę to nie jest przesada i to nie jest pusta egzaltacja, jeżeli się coś takiego mówi. To, że im czasem puszczą nerwy, że popełnią błąd, powiedzą słowo za dużo, wykonają nieprzemyślany gest, no trzeba się z tym liczyć. Więc sam Załużny generalnie, przynajmniej tak jak ja śledzę jego zachowania, a śledzę dość dokładnie, nie dał wyraźnego sygnału o swoich aspiracjach politycznych. Natomiast owszem, wielu ludzi, nie wiemy czy w porozumieniu z nim czy nie, takie sugestie w przestrzeń publiczną wypuściło, że w najlepszym razie po erze Zełenskiego to tak zasłużony generał, bohater narodowy, człowiek, który w 2022 roku obronił Ukrainę i nie da się zaprzeczyć. Stan przygotowania Ukrainy, zaskakujący dla Rosjan, zaskakujący dla wielu zewnętrznych obserwatorów, to, że Ukraina wytrzymała to pierwsze rosyjskie uderzenie 2 lata temu i to, jak się armia ukraińska zachowała później i to, że zdołała przyjąć kolejne ciosy, nie poszła w rozsypkę. Dzisiaj nam się to wydaje naturalne, ale wtedy przecież każdy za taki scenariusz, każdy sympatyzujący strategicznie z Ukrainą oddałby duże pieniądze za spełnienie się takiego scenariusza. To jest w dużej mierze zasługa mądrej, konsekwentnej, skutecznej polityki i twardej ręki generała Waleryja Załużnego, który armię ukraińską przy dużym wsparciu zachodnim, ale też umiejętnie wykorzystanym, z bandy mało zorganizowanych jednostek, często też skorumpowanych, często najeżonych rosyjskimi agentami. Pamiętajmy przecież, jak w roku 2014 te ukraińskie siły zbrojne się sypały i często całe jednostki, wyżsi dowódcy przechodzili jawnie na stronę agresora. Więc tę dziwną konstrukcję, którą trudno było nazwać nowoczesną armią, uzupełnioną bitnymi, chętnymi, zmotywowanymi, ale bardzo źle wyszkolonymi batalionami ochotniczymi. On to w tym finale tego paroletniego antraktu przekształcił w naprawdę znakomite siły zbrojne. To jest jego ogromna zasługa. Tego nikt Załużnemu nie odbierze. No dobrze, możemy mówić tak o błędach związanych z emocjami, ale to trudno uznać za wywołane emocjami długi, głęboki
I zakładam, że głęboko przemyślany wywiad, jakiego udzielił generał Załużny brytyjskiemu czasopismu The Economist, w którym no, bardzo mocno skrytykował Zełenskiego. To nie jest ten typ wypowiedzi, który się robi w emocjach. W emocjach może się coś wymknąć w telewizji, w radiu, no, w szybkiej wypowiedzi dla portalu internetowego, ale jakoś trudno mi uwierzyć, żeby tego typu wywiad, bardzo skądinąd, trafnie punktujący błędy ukraińskich władz politycznych i bardzo trafnie pokazujący, jak rozumiem, emocje wojska, ale żeby to był przypadek i żeby to była tylko emocja. Nie, to nie był przypadek, natomiast ja nadal nie uważam, żeby tamten wywiad dla Ekonomista był manifestem prezydenckim generała Załużnego. Chociaż oczywiście, jeżeli ktoś chciałby taką tezę uzasadniać, to znajdzie pewnie, ale no to jest gdybologia cały czas, nie siedzimy w głowie generała. Ja jestem jednak, patrząc na całokształt, nie tylko na ten jeden wywiad, bardziej jestem skłonny twierdzić, że to był głos generała, nie polityka, to był głos generała, który po pierwsze został z przyczyn politycznych zmuszony do pewnych zachowań, które z wojskowego punktu widzenia były, nie chcę powiedzieć nieakceptowalne, bo to by było za mocne, ale które z wojskowego punktu widzenia były no, cienkie, przepraszam za kolokwializm. Mówię o całej tej ofensywie, z którą mieliśmy do czynienia, kiedy armia ukraińska uderzała dokładnie tam, gdzie się Rosjanie spodziewali, uderzała tam, gdzie Rosjanie zdążyli bardzo dobrze inżynieryjnie przygotować teren. W związku z tym sukcesu, a przynajmniej sukcesu przełomowego nie było, natomiast były rosnące straty, zużycie sprzętu i zapasów i tak dalej. Jest tajemnicą Poliszynela, że generał Załużny miał inne plany, inne wizje prowadzenia w minionych miesiącach działań zbrojnych, uległ naciskowi politycznemu i to jest jeden element. Drugi element to jest ten, że nie tylko Załużny, większość wyższych wojskowych ukraińskich od dłuższego czasu, słuchając głosu z okopów niewątpliwie, ale też sięgając do swojej własnej fachowej wiedzy z akademii wojskowych, mówi, że tego się nie da, tej wojny dalej toczyć w ten sposób jak do tej pory, że po pierwsze trzeba więcej nowoczesnego sprzętu, także tego do działań ofensywnych, zaczepnych na terytorium Federacji Rosyjskiej, że trzeba na serio poczekać z ofensywą i zrobić ją wtedy, kiedy będą widoki wywalczenia przewagi w powietrzu, bo bez tego się żadna ofensywa poważna nie udaje w dzisiejszych czasach, a po trzecie, że potrzeba nowego materiału ludzkiego, czyli trzeba wreszcie poważnie podejść do zagadnienia mobilizacji. I ja myślę, że oprócz osobistych napięć i ambicji, które są gdzieś w tle, to ten spór tutaj też ma znaczenie, bo Zełenski z oczywistych przyczyn, jako polityk dbający też trochę o swój wizerunek i w kraju i za granicą, ale zwłaszcza ten w kraju, jest pod tym względem kunktatorem i stara się sprawić, że wojskowi jednak tymi ograniczonymi środkami ludzkimi i technicznymi jednak nagle dokonają cudu, a wojskowi mówią, to się nie da, załatw nam więcej. Więc to jest znowu dosyć naturalne napięcie między politykiem, który no, nie chce być twarzą powszechnej mobilizacji i przymusowego wcielania młodych ludzi do wojska albo siłowego ściągania z zagranicy tych młodych Ukraińców, którzy uciekli do Polski albo dalej na zachód. I który też no, ma ograniczone możliwości naruszania swoich dobrych stosunków z przywódcami zachodnimi. I tak Zełenski parę razy zaszarżował bardzo mocno w relacjach z Amerykanami, Brytyjczykami czy Niemcami, narażając się na, znowu, pardon za kolokwializm, fangę w nos w rewanżu. No i nie chciałby pewnie więcej, a wojskowi mówią, wyciśnij z tego zachodu wreszcie więcej hajmarsów, amunicji artyleryjskiej dla artylerii lufowej, czołgów, samolotów, dronów i tak dalej. Więc moim zdaniem ten wywiad dla Ekonomista był próbą wsadzenia politykom ostrogi w bok, nie tylko Zełenskiemu. No nie spodobał się politykom, to trudno się dziwić, natomiast no, podniósł pewnie popularność samego Załużnego w armii. Jeżeli jest gdzieś w głowie generała i jego otoczenia ten zamysł prezydencki, to być może stanowi też otwarcie furtki. Natomiast ja odwróciłbym trochę sytuację. Dopóki Załużny i inni ludzie z armii, czy z sympatyzujący z nimi analitycy, politycy, działacze społeczni, bo tacy też są cywilni, mają nadzieję, że Załużny i spółka
mogą jednak poprawić trochę swoją politykę, zacząć zachowywać się z tego armijnego punktu widzenia rozsądniej, to pewnie będą skłonni w nich inwestować. Też nie marzą o tym, patrząc racjonalnie, żeby nagle obalać prezydenta, który jednak ma twarz, ma legendę, jest popularny na Zachodzie, ma swoje umiejętności PR-owskie też, które trudno lekceważyć. Więc optymalny byłby tak naprawdę sojusz nadal Zełenskiego, Załużnego, traktując to nie tylko jako te dwie jednostki, ale jako pewne środowiska i wizję kraju. Idealny byłby kompromis między nimi i poprawienie tego, co się da. No niestety to jest, jak znam życie, za długo chodzę po tym świecie, żeby obstawiać scenariusze optymistyczne. No pewnie jak zwykle scenariusz, który ja uważam za optymistyczny, się nie stanie. Więc pewnie bardziej prawdopodobne niestety, że będziemy mieli pogłębianie tego konfliktu i w końcu któryś z panów drugiemu da w łeb dosyć brutalnie. No dobrze, jest jeszcze jeden element. Pan doktor o tym powiedział w pewnym sensie. To znaczy, tego konfliktu do pewnego stopnia by nie było. Albo mówiąc inaczej, on by był, tylko byłby no, dużo lepiej ukrywany, nie byłoby powodu, żeby go ujawniać, gdyby armia ukraińska na froncie odnosiła sukcesy, a polityka zagraniczna Ukrainy, czyli to pozyskiwanie środków, nie znalazło się w impasie, nie napotykało na no, jednak rosnące problemy. Nie, może nie rosnące, ale wciąż te same i na widoczną z perspektywy armii doskonale częściową nieskuteczność, więc trzeba powiedzieć, że ten konflikt no, wynika także z tego, że sytuacja Ukrainy, ja nie chcę mówić, że jest dramatyczna, bo to była przesada, oczywiście, ale relatywnie jest gorsza niż była jeszcze kilka miesięcy temu. No, oczywiście dużo lepsza niż była dwa lata temu, bo to jest oczywiście inna, nieporównywalna sytuacja. Dwa lata temu się zastanawialiśmy wszyscy, czy prawie wszyscy, czy to jeszcze dwa dni wytrzymają Ukraińcy, czy tydzień. Jak się okazało, że wytrzymali tydzień i nic nie wskazuje na to, żeby mieli nie przetrwać drugiego tygodnia, to był szok, niedowierzanie i szczęście. Więc Ukraińcy wygrali, tak czy inaczej, warto to przypominać moim zdaniem w tym sensie, że nie przegrali w pierwszych tygodniach, że nie przegrali w pierwszym roku, że nic nie wskazuje, żeby mieli przegrać teraz, bo owszem, różni czarnowidze mówią, że ta Ukraina lada moment się załamie, natomiast Rosja potężnieje, rośnie w siłę i tak dalej, ale to jest nieprawda. Oczywiście mogą się zdarzyć różne scenariusze, ale dzisiaj równie dobrze prawdopodobny jest ten, to jest 50-50 moim zdaniem, że załamie się nagle Rosja, która też wyczerpała proste rezerwy, jedzie na oparach w dużej mierze i od wielu czynników zależy, czy przetrwa kolejny rok w obecnym kształcie, czy nie. Więc to jest taka trochę w tym sensie wojna na wyczerpanie faktycznie. Obydwaj bokserzy zadali sobie bardzo bolesne ciosy, obydwaj mają gdzieś tam w organizmach jakieś bardzo niebezpieczne procesy wewnętrzne, które mogą w każdej chwili doprowadzić do tego, że jeden z nich niespodziewanie weźmie i legnie na deski na wznak. Natomiast który to z nich będzie, to nie wiemy, bo nie znamy dokładnie charakterystyki i nie potrafimy ekstrapolować, wyobrażać sobie ciągu dalszego tych procesów, które w ich organizmach się dzieją. Możemy trochę zgadywać, ale to jest zawsze obarczone dużym błędem. Natomiast fakt jest taki, moim zdaniem, po pierwsze, że Ukraina nie przegrała, że ogromnym sukcesem Ukrainy jest to, co ma w tej chwili i znowu szapoba, zarówno pod adresem Zełenskiego, który ma w tym swoją ogromną zasługę, bo gdyby nie jego zdolność do konsolidowania narodu, do gry na emocjach zachodniej opinii publicznej, to nie byłoby jednak tego ogromnego. Też dwa lata temu byśmy dużo dali za to, żeby to była taka skala. Sądziliśmy, że będzie znacznie mniej tej pomocy zachodniej. Więc chwała panu prezydentowi Zełenskiemu za to, co zrobił na swoim polu. Chwała generałowi Załużnemu, tak jak mówiłem. Natomiast problem jest trochę z tymi, którym też chwała i którzy pozostają anonimowi. To są krwawiący i cierpiący w okopach szeregowi żołnierze, ukraińscy podoficerowie, oficerowie. Problem jest taki, że oni są w większości, w dużej części drugi rok bez zmiany. No i to też fizyczna odporność tych ludzi, często nie młodych, bo pamiętajmy, że Ukraina wojuje ludźmi generalnie w średnim wieku. To też wynika trochę z różnych patologicznych procesów politycznych. Próbuje to w tej chwili zmienić i odmłodzić trochę skład wojsk liniowych. Natomiast no, to jest też kwestia odporności ich organizmów w tych warunkach i psychiki. W tych warunkach ja wątpię, szczerze mówiąc, czy da się, czy dałoby się, czy ktokolwiek na miejscu Załużnego byłby w stanie osiągnąć więcej. Załużny ma gigantyczny autorytet w oddziałach liniowych.
trudno będzie znaleźć kogoś, kto miałby porównywalny, a dowódca bez autorytetu, choćby był najgenialniejszy, miał najcudowniejszy plan operacyjny, natrafi w pewnym momencie na poważne bariery jego realizacji. Dlatego strasznie ryzykowna, powtórzę to jeszcze raz, jest ta zmiana na podkopywanie autorytetu założnego przez polityków, nie tylko przez prezydenta. Sugerowanie, że to jednak on odpowiada za klęskę domniemaną, bo moim zdaniem wcale nie klęska, tej ofensywy ostatnich miesięcy. To jest marnowanie pewnego kapitału, którym Ukraina dysponuje, bo być może autorytet generałów takich jak Załużny to jest ostatni czynnik, który tych potwornie zmęczonych weteranów w okopie jeszcze jest w stanie zmotywować do tego, żeby jeszcze raz z tego okopu wyjść i pójść do ataku, albo żeby nie uciec z tego okopu pod kolejnym ostrzałem rosyjskim. No to jest balansowanie jednak na dosyć cienkiej i ryzykownej granicy w tej chwili, ta gra polityczna, która się toczy. Wspomniał pan o rezerwistach i o tym, że potrzebna jest kolejna mobilizacja. No i to jest właśnie to pytanie, które sobie chyba najczęściej zadają ludzie, także eksperci. Mówił pan doktor o tym, że Rosja też słabnie. No tak, ale jeśli chodzi o te rezerwy ludzkie, to one w Rosji wydają się jednak większe, a i reżim... Przepraszam, od razu wejdę w słowo. Zgadzam się z panem całkowicie, z naciskiem na wydaje się. Ludziom się wydaje, że one są większe, a to wcale nie jest prawda. Gdyby były większe, to Rosjanie nie posiłkowaliby się od dawna więźniami z zakładów karnych wysyłanymi na front. Nie posiłkowaliby się dosyć dramatycznym werbunkiem w państwach ościennych, zwłaszcza środkowoazjatyckich, który jest coraz większym problemem w relacjach z Kazachstanem, ale z Nepalem nawet, bo i tam próbowali Rosjanie sięgać po rekruta zagranicznego, obiecując obywatelstwo i pieniądze tym, którzy się zgłoszą, i tak dalej, i tak dalej. Rosja, pamiętajmy, to nie jest Rosja carska, która miała nieprzebrane zasoby, przepraszam za słowo, chłopów, których można było ubrać w cokolwiek, dać byle jaki karabin albo nawet kij i wysłać na front. Nie jest Związkiem Radzieckim pod względem demograficznym, jest krajem o fatalnej i zjeżdżającej demografii. Jest krajem, w którym nawet wielu ludzi teoretycznie nadających się do poboru z uwagi na choroby, nie tylko alkoholową, ale także różne inne, nie za bardzo są funkcjonalnymi rekrutami. Jakaś część tych ludzi, którzy nadawaliby się teoretycznie do armii w Rosji, jest niezbędna jednocześnie w gospodarce. Już pod koniec zeszłego roku, według oficjalnych danych rosyjskich, 5 milionów rąk do pracy, par rąk do pracy brakowało w rosyjskiej gospodarce i ten proces będzie się pogłębiać. To częściowo dlatego, że część specjalistów jednak zapakowano w mundury i wysłano na front, a część uciekła przed poborem i przed wojną za granicę. Więc tą dobrą sytuacją demograficzną rosyjską ja bym wcale nie przesadzał. Po drugie, dzisiejszych wojen nie wygrywa się jednak masami żołnierzy. To nie jest pierwsza wojna światowa. Wygrywa się techniką i wygrywa się stabilnością na zapleczu frontu. Z jakością Rosjanie mają problem. Okazało się, że jednak legendą była rosyjska innowacyjność w dziedzinie wojskowej, albo inaczej, oni są w stanie zrobić jeden prototyp o znakomitych parametrach, pokazać go propagandowo, natomiast nie są w stanie zapewnić powtarzalnej, dużoskalowej produkcji wysokiej jakości. To jest ogromny problem Rosjan, jeżeli chodzi o jakość tej wielkoseryjnej produkcji. Oni owszem, zwiększyli produkcję czołgów, remontują te stare, produkują nowe lekkie wozy pancerne, dosyć masowo, ale to jest wszystko bardzo złej jakości. Gdyby, to jest kolejne, tak jak poprzednio, wydaje mi się tak tutaj, gdyby Ukraina dostała poważniejsze, przynajmniej konsekwentne wsparcie wojskowe i finansowe z Zachodu, to moim zdaniem, i powtarzam tutaj opinię wielu fachowców wojskowych, do których mam zaufanie, więc naszym zdaniem, Ukraina jest w stanie tę wojnę przeciwko ilości rosyjskiej wygrać zachodnią jakością. Ale to jest proces, który jeszcze wymaga trochę czasu. Przejdźmy do demografii ukraińskiej, bo o tym też już pan doktor powiedział. Problemem jest to, że tą wojnę toczą ludzie w średnim wieku, 40, a nawet 50-letni, a młodzież, nie cała oczywiście, bo to jest nieuczciwe wobec wielu młodych Ukraińców, ale młodzi mężczyźni często tworzą bataliony Warszawa, Wiedeń, Berlin, Amsterdam, Bruksela i tak dalej. Mówiąc inaczej, udało im się przekupić odpowiednie służby i wyjechać z kraju, tak. A to oznacza, że nie ma zmian i to jest
no, dla odmiany realny problem Ukrainy, jeśli chodzi o te armię. No i jest pytanie, co z tym fantem zrobić. Szczerze mówiąc, ja tu nie będę udawał mądrego. Nie wiem, nie zazdroszczę ukraińskim decydentom, bo tak, z jednej strony najprostsze rozwiązanie, coś takiego, co jeden z naszych generałów w stanie spoczynku, tak po generalsku zasugerował ostatnio, a wziąć ich, wyłapać w Polsce i w całej Europie i przymusowo wysłać tych dezerterów młodych na front. No to jest kuszące z punktu widzenia generalskiego, natomiast z punktu widzenia człowieka zajmującego się trochę bardziej miękkimi aspektami bezpieczeństwa i jednak długoletniego cywila, który bardzo sobie ceni wolność osobistą, jest z przyczyn ideowych przeciwnikiem przymusu służby wojskowej i tak dalej, czyli mnie, no to nie jest fajne rozwiązanie, bo to już pomijając to, że to narusza różne prawa człowieka, to po prostu ze względów pragmatycznych, ważniejszych tutaj bodaj niż te etyczno-ideologiczne, ze względów pragmatycznych z niewolnika nie ma wojownika, a przynajmniej nie w warunkach takiej armii stawiającej na jakość i technikę, o jakiej tutaj mówimy po stronie ukraińskiej. Bo po stronie rosyjskiej, gdzie stawia się na ilość i karność, to jeszcze można jakichś przypadkowych powyciąganych z więzień zeków albo własnych obywateli wcielonych przymusem pognać do przodu na CKM-y przeciwnika, tak jak to w Rosji robiono od stuleci, robiono w Związku Radzieckim, kiedy za nacierającą piechotą szły oddziały w niebieskich otokach, czyli NKWD, i rozstrzeliwały tych, którzy się cofali. Nihilnowi, jeśli chodzi o Rosję. Natomiast to przy takiej armii właśnie ekstensywnej, ilościowej, to taka zbójecka metoda pchania przymusowych niewolników do przodu bagnetami może się sprawdzić. Natomiast w armii, która ma walczyć jakością, która ma posługiwać się wysoką techniką, jednak ten żołnierz musi być świadomy, zmotywowany. Ja sobie nie wyobrażam, żeby niewolnik przyłożył się, ktoś, kogo przemocą wcielono i wysłano. Więc moim zdaniem nie tędy droga, nie przymus, a przynajmniej nie na masową skalę. Owszem, jakieś tam najbardziej dramatyczne przykłady dezercji i tak dalej, ale to też bym raczej takich ludzi kierował jednak do zadań prostych i drugoplanowych, często albo na zapleczu frontu do jakichś prac ziemnych, albo, ale to nigdy na dużą skalę nie działa, do jakichś karnych kompanii, do kompanii śmierci, które też się, nie oszukujmy się, w nowoczesnym wojsku przydadzą. I tam spokojnie można tych, których za karę wysłaliśmy na front, wysłać na przemiał jako mięso armatnie. Przepraszam za tę dosadność. Moim zdaniem rozwiązanie polega jednak w działaniach motywacyjnych bardziej po stronie ukraińskiej. A więc z jednej strony pieniądze, mówiąc brutalnie, z drugiej strony odwoływanie się do uczuć wyższych i nacisku społecznego, to znaczy piętnowanie zachowań szeroko pojętych dekowniczych, żeby nie powiedzieć dezercyjnych, wytwarzanie wśród tych młodych ludzi za pomocą akcji w mediach społecznościowych, bo ona trafi także do tych wspomnianych przez pana batalionów Berlin, Londyn i Warszawa, wytwarzanie w nich przekonania, że no, sprowadzę to do potocznego absurdu, ale poniekąd tak, że żadna dziewczyna z nimi do łóżka nie pójdzie, jeżeli oni nie odsłużą tego swojego na froncie, no bo przestaną być mężczyznami w tym tradycyjnym rozumieniu. Więc sięganie po takie narzędzia propagandowe jest tutaj lepszym rozwiązaniem niż przymus, moim zdaniem, po to, żeby tę sytuację, w cudzysłowie demograficzną, więc sytuację kadrową w jednostkach liniowych, chociaż trochę poprawić. Bardzo dziękuję. Dr Witold Sokała, ekspert do spraw międzynarodowych, politolog, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję również za uwagę. I przenosimy się do Watykanu. Rola kobiet w kościele była tematem spotkania papieża Franciszka z Radą Kardynałów, poinformował Watykan. Uczestniczyły w niej poza kardynałami, czyli mężczyznami, także trzy kobiety, w tym jedna anglikańska biskupka. Watykańskie biuro prasowe przekazało dziennikarzom, że w spotkaniu rady nazywanej C9, pomagającej papieżowi w zarządzaniu kościołem, wzięli udział wszyscy wchodzący w jej skład kardynałowie, czyli kardynał Pietro Parolin, watykański sekretarz stanu, Fernando Vergés Alzaga z Hiszpanii, gubernator państwa watykańskiego, Fridolin Ambongo Besungu z Demokratycznej Republiki Konga, Oswald Gracias z Indii, Sean O'Malley z Stanów Zjednoczonych, Juan José Omella Omella z Hiszpanii, Gerard Lacroix z Kanady, Jean-Claude Hollerich z Luksemburga i Sergio de Rocha z Brazylii.
poza 8 panami i papieżem w spotkaniu na temat kobiet wzięły udział także, uwaga, uwaga, 3. Tak, 3 kobiety. Włoska zakonnica Linda Poscher, teolożka Julie Vadi Berardino z diecezji w Weronie i Jo Bailey Wells, biskupka kościoła anglikańskiego. Wells i Di Berardino są mężatkami. Wells ma 2 dzieci. I już sam ten skład pokazuje, że o roli kobiet w kościele dyskutowali w Watykanie głównie celibatariusze mężczyźni. No. Ich wiedza z pewnością jest potężna, ale wolałbym, żeby w tej dyskusji uczestniczyło nieco więcej kobiet, a może nawet świeckich mężczyzn. No ale na to musimy jeszcze poczekać. Moje serce jest blisko Was, w Ziemi Świętej, wszystkich narodów, które ją zamieszkują, Izraelczyków i Palestyńczyków, i modlę się, aby pragnienie pokoju przeważyło we wszystkich. Chcę, abyście wiedzieli, że jesteście blisko mojego serca i serca Kościoła, napisał papież do żydowskich braci i sióstr z Izraela w liście złożonym na ręce Karmy ben Yohanan, teolożki dialogu żydowsko-chrześcijańskiego. W liście papież przypomniał, że nawet Ziemia Święta nie jest niestety wyłączona z zamieszania ogarniającego świat, który jest prawdziwą wojną światową w kawałkach i które budzi powszechny niepokój i ból. Papież Franciszek zauważył w liście, że obecna wojna wytworzyła w światowej opinii publicznej nastroje podziału, które niekiedy skutkują formami antysemityzmu i antyjudaizmu. Papież pisał tak: nie mogę inaczej, jak tylko powtórzyć, że relacja, która łączy nas z wami, jest szczególna i wyjątkowa, nie przesłaniając oczywiście nigdy relacji, jaką Kościół ma z innymi, a także zaangażowania wobec nich. Droga, na którą Kościół wkroczył wraz z wami, starożytnym ludem przymierza, odrzuca wszelkie formy antyjudaizmu i antysemityzmu, potępiając jednoznacznie przejawy nienawiści wobec Żydów i judaizmu jako grzech przeciwko Bogu, wskazywał papież Franciszek. Papież zapewniał także o modlitwie za każdego i każdą z Izraelczyków, ale także za każdego i każdą z Palestyńczyków. Prosił także gorąco o wielki pokój, o wielką modlitwę, o pokój dla Ziemi Świętej, a także wzywał do współpracy Żydów i katolików na bardzo różnych przestrzeniach działania. I to jest bardzo ważny list, warto go przypominać, warto o nim mówić, szczególnie kiedy w Polsce niektórzy katolicy próbują nas przekonywać, że chrześcijaństwo i judaizm niewiele mają ze sobą wspólnego. To wierutna bzdura i choćby papież o tym przypomina. Teraz czas na drugą rozmowę. O nowej biografii Alberta Camus rozmawiać będę z Piotrem Kierzunem z Kultury Liberalnej. A w podcaście, tak myślę, wracamy do tematu Alberta Camus, bo ukazała się znakomita absolutnie książka Virgila Tanase, no właśnie o Albercie Camus. A moim Państwa gościem jest Piotr Kierzun, publicysta kultury liberalnej, także znawca literatury francuskiej. Witam się serdecznie. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Tomu. Książka nosi tytuł Camus, biografia. Krótko, zwięźle i na temat. Na pierwszy rzut oka niewielka. To znaczy gruba, ale nieduży format, o tak bym powiedział. Natomiast to, co mnie uderzyło w tej książce, to oczywiście no, z lekcji polskiego i potem z lektur filozoficznych pamiętam, że Albert Camus wywodził się z biednej rodziny. Ale dopiero ta książka mi uświadomiła, jak bardzo biedna była to rodzina i jak bardzo wykorzeniona ze wszystkiego, bo w gruncie rzeczy autor stawia tezę, tak, ojciec Alberta Camus zginął w czasie I wojny światowej, jak miliony mężczyzn w tym czasie, ale nazwanie go wielkim patriotą francuskim, chociaż jego śmierć miała znaczenie dla życia Alberta, jest daleką przesadą. Tak o matce i babce Alberta Camus mówi się, były osobami wierzącymi, były katoliczkami, ale na co zresztą zwrócił uwagę dawno temu Chesterton. W gigantycznej biedzie religijność zazwyczaj nie jest głównym elementem tożsamości człowieka. Ona jest jakoś zachowywana,
ale też dość słabo. I to jest coś, co mnie uderzyło od samego początku tej książki. To znaczy to, z jak rzeczywiście dramatycznie wykorzenionego środowiska wywodzi się Albert Camus. No tak, to jest, on zresztą do tego wraca, taki portret matki, chyba najbardziej, jedno z najbardziej wzruszających portretów matki w literaturze francuskiej na pewno. To jest jego ostatnia powieść, niedokończona. On zginął w wypadku samochodowym w roku 60. I odnaleziono w teczce, który miał w samochodzie, który się właśnie rozbił, odnaleziono rękopis, jeszcze niepoprawiony, niedokończony tej powieści. To się nazywa Pierwszy Człowiek. Ona została wydana chyba tam 30 lat później, dopiero w 94 roku. Córka Katrin Camus zdecydowała się wydać tę powieść. I tam jest właśnie portret rodziny. Oczywiście to jest powieść, więc postacie są trochę pod zmienionymi imionami. Tam występują, no ale to jest właściwie jeden do jednego. No i to jest rzeczywiście bieda taka krzycząca, wołająca. Matka Camus mała się różnych, była sprzątała, prawda, zajmowała się takimi najbardziej podstawowymi zajęciami, była niepiśmienna. Wuj pracował w zakładzie bydlarskim, była jeszcze babka, ojciec, właśnie Camus był sierotą, bo ojciec zginął właśnie w okopach pierwszej wojny i to wcale nie z tego powodu, żeby właśnie był jakimś absolutnie zagorzałym patriotą, tylko po prostu wojna go zagarnęła, państwo wezwało. I tak jak wiele różnych osób, właściwie pewno w tych, na północy, prawda, w tych okopach, sam nawet nie wiedział tak naprawdę, co się z nim, po co to wszystko, po co ta cała jatka. I to jest niesamowite, że ta historia Camus, czyli człowieka, który no, zdobył Nagrodę Nobla, wydał wiele książek, był lektorem w największym, najbardziej prestiżowym francuskim wydawnictwie Gallimard, że ten człowiek wyszedł z takiego domu, gdzie właściwie nawet gazety nie było. Tak? Znaczy to ktoś kiedyś powiedział, już nie pamiętam kto, że właściwie on nic nie odziedziczył, tak? Jeżeli chodzi o takie kulturowe dziedzictwo, tak? o którym zazwyczaj myślimy, że coś się wynosi z domu, jakieś lektury, jakieś rozmowy i tak dalej. On właściwie nic nie odziedziczył, wszystko musiał zdobyć. I to jest prawda i też trudno mówić o, bo masz rację, jeżeli chodzi o religijność, no trudno mówić o, ta religijność jest, jeżeli się pojawia, to ona jest jakby taka, ona przenika po prostu z otoczenia, tak, bo tak trzeba, bo wszyscy to robią, to nie jest przeżyte, to nie jest jakoś specjalnie doświadczone i po prostu ludzie na to nie mają siły czasami, no po prostu to jest no los, dzieciństwo Camusa wygląda właściwie tak, jak sobie wyobrażamy dzieciństwo młodych ludzi w krajach, dzisiaj się tak ponosi, nie powinno mówić, trzeciego świata, tak, które dopiero się tam rozwijają i mamy takie obrazki, to mniej więcej tak wygląda. Dodajmy jeszcze, że autor biografii, czyli Tenace, stawia taką tezę, może nie wprost, ale że do pewnego stopnia zarówno wuj, jak i matka byli osobami, znowuż tak się nie powinno mówić, ale z lekką przynajmniej niepełnosprawnością intelektualną, z pewnymi deficytami intelektualnymi. Wuj na pewno i to jakby, to nigdzie nie jest napisane wprost, nigdzie tego Camus nie napisał, ani nie wiem, przyjaciele, świadkowie, współcześni Camusowi, nigdzie tego nie napisali. Ja znów, jak się czyta pierwszego człowieka, to nie ma wątpliwości, że wuj pracuje, który pracuje właśnie fizycznie u tego bednarza, no jest pytanie, czy z powodów czysto takich, no, socjalnych, tak, czy z innych. No, we współczesnym systemie edukacyjnym być może trafiłby do szkoły, która jest, jeżeli miałby trafić do szkoły, to trafił do szkoły, która jest właśnie specjalnie dla tego typu
osób prowadzona. Więc tym bardziej zadziwia to ten przeskok Kamisat, który się oczywiście nie zrobił sam, bo to nie jest kwestia, nie wiem, to nie jest Münchhausen, tak, że on był jakby strasznie zdolny i nagle sam do wszystkiego doszedł, tak, zaczął sam czytać Augustyna i tak dalej, i tak dalej. Ta opowieść o młodości Camus, to troszkę taki, i to bardzo się często pojawia, to jest taki plan na cześć, często się zamienia na plan na cześć republikańskiej szkoły francuskiej, która była powszechna, która była nieodpłatna, oczywiście była laicka też, to trzeba podkreślić, bo tym się Francuzi szczycili właśnie, że ona jest laicka i nie narzucała żadnego religijnego światopoglądu. I rzeczywiście kilka spotkań w życiu Camus, no, jest decydujących. I zresztą to w tej biografii widać. To są właśnie nauczyciele. Pierwszy nauczyciel ze szkoły, który przychodzi do matki, spotyka się potem z matką, niepiśmienną matką Camus, mówi, ten człowiek musi się uczyć, on nie może pracować. Normalny los takiego dziecka z biednej rodziny, to jest po prostu od razu praca, jak tylko się da. Tak? On się musi uczyć. To jest pierwszy impuls. Zresztą temu nauczycielowi, no to jest wzruszające, jak Camus dostał Nobla, no to jakby złożył hołd, tak? Drugą osobą bardzo ważną, która się przewija i chyba jest mało znana w Polsce właściwie w ogóle, jeżeli się w ogóle pojawia, to jest w kontekście Alberta Camus, jest oczywiście Jean Grenier, już znacznie później, który jakoś jest takim mistrzem duchowym dla Camus, dwudziestolatka mniej więcej, to był jego nauczyciel w Algierze. I no tak, no i to są właśnie te ważne osoby, które wyciągają, znaczy pchają Camusa w pewną stronę, na dobre i na złe, bo to tam różnie się zdarza, znaczy w tym sensie, że na przykład może to jest rozmowa, znaczy temat na oddzielną rozmowę, ale Jean Grenier jest taką troszkę dwuznaczną postacią, bo pisał o tym kiedyś Michel Onfray, że Jean Grenier, potem jak prześledzimy jego zaangażowanie takie powiedzmy tuż przed wojną i w czasie wojny, to nie był jakimś takim wzorem we wszystkim do naśladowania, no ale mówię, to zostawiam na boku, bo to trochę odchodzimy od Camus. Tak, ale też jest ten element jego ubóstwa i tego jego wykorzenienia jest istotny, bo on to pojawia się w tej biografii, ale chyba nie tylko. Dość wcześnie przeżywa życie w dwóch światach, w dwóch różnych światach i żaden z tych dwóch światów nie jest już od pewnego momentu jego. To znaczy, mówimy o tym ubóstwie, ale też pojawia się taki wątek, że jemu w gruncie rzeczy w tym domu było dobrze. To był biedny bardzo dom, ale jednak dający, otaczający go jakimś kokonem trudnej, niełatwej miłości. Ale on się już od pewnego momentu nie czuł w nim, bo on czytał, nikt w rodzinie nie czytał. On nie odrywał się od książek, nikt w rodzinie nie czytał. On nie miał o czym rozmawiać z rodziną. No co miał mówić o liceum, o lekturach? Natomiast w liceum nie miał o czym rozmawiać, no nie mógł opowiadać o swoim domu, bo jego koledzy w ogromnej większości. Chociaż laicka szkoła sprawiło, że było tam paru chłopców z takich rodzin jak on, arabskich rodzin, ale także rodzin tych kolonistów, bynajmniej nie. No to już często nie byli koloniści, on już w którymś pokoleniu był tam. No ale nazwijmy je białych, znowuż niepoprawnie politycznie, białych rodzin, też takich bardzo biednych. Ale to się po francusku mówi, pieds noirs, czyli tacy Francuzi, algierscy, którzy, tak jak mówisz, no nie wszyscy należeli, znaczy jak sobie wyobrażamy tych kolonistów, to znaczy takich w korkowych hełmach, bogatych, wykorzystujących miejscową ludność i oczywiście tacy też byli i kolonizacja Algierii wcale oczywiście nie przebiegła w XIX wieku jakoś gładko i się wiązała oczywiście z przemocą i tak dalej, no ale byli wśród nich tacy jak Camus, zresztą też, no, czy Francuzi, no ojciec Francuz, ale matka na przykład pochodziła z Hiszpanii, tak, to był taki Algieria, szczególnie te wielkie miasta gdzieś tam nadmorskie, to była taka często mieszanka ludzi z terenów Morza Śródziemnego,
niesamowicie czasami biednych. A jeżeli mówisz o tym wykorzenieniu i takim niemożliwości znalezienia sobie miejsca, to prawda. Ja kiedyś kilka lat temu miałem okazję rozmawiać z córką Kamisa, Katrin, i właśnie pytałem, jak on się tam czuł w Paryżu. I pamiętam, że ona właśnie mówiła, że no z jednej strony właśnie cała ta edukacja przygotowywała go na to, żeby w tym Paryżu czuć się dobrze, tak? I że jak był tym lektorem Gallimarda, no to był pewny, że to, co proponuje do wydania, on prowadził taką słynną własną kolekcję, serię Espoir, tam dawał Simone Weil, René Schara, parę innych bardzo ciekawych książek po wojnie. Ale zawsze się czuł trochę nie na miejscu, tak? Potem jego przenosiny do Prowansji to była taka próba pod koniec życia znalezienia sobie takiego miejsca, które by było między Algierem i które by jakoś pachniało Morzem Śródziemnym, tak? I miało to słońce południa, które on uwielbiał. A z drugiej strony, no, jednak było we Francji, bo tego powrotu nie było. Mi się a propos takich uwag zawsze przypomina, no, kiedyś chyba takie opowiadanie Stachury, gdzie bohater pisze o swojej matce, właśnie takiej pochodzącej ze wsi, niewykształconej kobiecie, gdzie on w pewnym momencie właśnie dostępuje awansu społecznego, tak, kończy szkołę i widzi, że już nie ma powrotu, że to jest, to się nie jest w zawieszeniu. To jest niesamowite, bo ten... To jest akurat taka opowieść uniwersalna dosyć, chyba każdy w tym kamieniu może się nawet w Polsce przejrzeć, bo też mamy, zresztą ostatnio dużo mówimy o historiach awansu. Tutaj to się troszeczkę rymuje z książkami, oczywiście zupełnie innej tonacji, ale mniej więcej mechanizm jest ten sam, z inną noblistką, a nie Renault, prawda? To jest to samo zawieszenie. Wychodzę z domu, który jest tam, nie wiem, robotników, którzy jeszcze się wywodzą z chłopów i już z nimi nie mam wspólnego języka, przychodzę w inne miejsce, nie mam też wspólnego języka. Ale to zawieszenie, to tylko dodam na koniec, mam wrażenie, że to zawieszenie dało Kamilowi coś, co potem wyszło w latach 50., bo wcześniej to on był młody i popełniał błędy, ale jednak to wyczucie, to takie ostrożność wobec ideologii, jakichś takich intelektualnych mód, kto wie, czy to nie wzięło się z tego, że z tego bycia pomiędzy, tak krótko powiem. Oczywiście to jest troszeczkę teza, może na wyraz, trzeba by ją tam zbadać, ale na pewno... Na pewno dała, to miejsce daje mu dystans, prawda? A może było tak, że on po prostu w tych... To już poniekąd z tej biografii wynika. Oczywiście biografia jest tylko interpretacją życia, trzeba pamiętać, nie jest prawdą o nim, ale wynika to też trochę z tego, że on w tych swoich lewicowych przyjaciołach, intelektualistach widział chłopców z bogatych domów, których znał z liceum, którzy tak naprawdę o biedzie wiedzieli tyle, ile przeczytali. I o biednych wiedzieli tyle, ile przeczytali, a nie ile przeżyli. No on jednak to przeżył i on wiedział, jak smakuje głód. To prawda. Bardzo ciekawa jest przyjaźń z takim pisarzem. No też, no, oni wszyscy byli z lewicy, to tak mówiąc szczerze, bo tak się zastanawiam, jak się zastanawiamy dzisiaj, to zrobię tylko taki ekskurs. Jakie poglądy polityczne miał Albert Camus? No to on był lewicowcem do końca, w tym sensie, że to oczywiście tych lewic było dużo, więc, ale jednak był człowiekiem lewicy. I był inny pisarz, który miał podobne doświadczenie i oni się bardzo dobrze rozumieli, wyszła korespondencja też właśnie Kamisa z tym pisarzem, on się nazywał Louis Guyot. To była bardzo ciekawa postać, na język polski jest chyba jego jedna powieść, dosyć wcześniej, gdzieś tam w latach 50., 60. tłumaczona Czarna krew. To się dzieje w Brytanii, w Saint-Brieuc, gdzie zresztą leży, tam pochowany jest ojciec pisarza i w pierwszym człowieku właśnie on jedzie do Saint-Brieuc, żeby zobaczyć ten grób. I z Saint-Brieuc pochodzi Jean Grenier, czyli jego nauczyciel z Algierii, więc to wszystko się tam jakoś miesza. On do tej Brytanii jeździł właśnie poprzez związki z Grenierem i poprzez właśnie takie związki rodzinne, powiedzmy. I tam poznał właśnie zresztą całe małżeństwo Guyu. I Guyu był synem szewca, takiego strasznie biednego szewca, gdzieś tam z właśnie z tego Saint-Brieuc.
I potem, jak się na przykład w rozmowie z Katynkami, jak opowiadała o tym, jak w latach 50. z powodu swojego jakby takiego antymarksizmu, antykomunizmu w wydaniu radzieckim, no i komunizmu w ogóle, Camus no, został trochę na tej scenie intelektualnej francuskiej osamotniony, to właśnie tam właściwie było ze trzy osoby, które z nim zostały. No, między innymi właśnie ten Louis Guyot, który też właśnie doświadczenie biedy pozwoliło mu jakby zrozumieć, że no takie, no, powiem tak, nie musiał jak Sartre wchodzić na beczkę w fabryce Billancourt, w fabryce Renault pod Paryżem, tylko no, pochodził z tej rodziny, gdzie właśnie jego wuj te beczki robił. No, jest tak mniej więcej tak to wygląda. Ja się z tym absolutnie zgadzam, że to doświadczenie biedy i takiego niesalonowego zaangażowania, prawda, w pewną ideę, bo on się też angażował, był przez dwa lata przecież w partii komunistycznej jako młody chłopak, no to jednak robi swoje. Ciekawe jest to, że jak się przyjrzeć tym najbardziej no najtwardszym antystalinistom, a potem antykomunistom, to są ludzie lewicy, to znaczy George Orwell jest tak. Lewicowcem, jakkolwiek byśmy go interpretowali. Albert Camus jest lewicowcem i to takim, bym powiedział, twardym lewicowcem w wielu kwestiach. No Nicola Carichero-Monte. No jak właśnie, to jest fascynująca korespondencja zresztą między nimi tak, dwoma, też tak. Się ukazała po polsku. I no, nawet między właśnie nimi dwoma pojawia się postać Herminga Grudzińskiego, który oczywiście w Polsce uchodzi za pisarza prawicowego, no powiedzmy, jest to dyskusyjne, bo antykomunista, ale jest to, najdelikatniej rzecz ujmując, no taka plakieta dyskusyjna. Nie, no wiele, no, głównie rzeczywiście impuls, znaczy to jest tak, że Francja, zawsze jak rozmawiam o latach 50., 40. i takim zaczadzeniu intelektualistów francuskich komunizmem, no to oczywiście to ma miejsce, to znaczy tam przewaga, to znaczy to jest moda, tak, nazwijmy to, znaczy to jest taka polityczna poprawność wtedy polega na byciu komunistą, tak, to jest opowiadanie się po tej właściwej stronie. Ale oczywiście pejzaż francuski też tak nie wygląda, znaczy nie zupełnie, tak, znaczy zawsze weźmy choćby Gallimarda, u którego pracuje właśnie wydawnictwo, największe we Francji, najbardziej prestiżowe, wydające plejady, istniejące oczywiście od przedwojny, prowadzące tak pismo Nouvelle Revue Française, bardzo takie prestiżowe, również po wojnie i tak dalej, i tak dalej. No i jak zobaczymy, co tam jest wydawane, no to są też wydawani tacy ludzie jak, nie wiem, Céline, który jest oczywiście skompromitowany, prawda, kolaboracją. Rebatté jest wznawiany w latach 50., który już, bo Céline to jest taki wariat trochę, tak, taki anarchista, pankowiec, powiedzmy, prawicowy. No a Rebatté to jest po prostu, no, petenista pełną gębą, żeby nie powiedzieć gorzej. Więc tam się różne rzeczy dzieją i jest też oczywiście i De Gaulle, jacyś intelektualiści związani z De Gaulle'em, są też katolicy, może w mniejszości, ale jacyś są. Oczywiście moda jest zdecydowanie taka wśród intelektualistów, to lewa strona przeważa, komunizm przeważa, no i jest te parę osób. Powiedzmy szczerze, pisarzy paru katolickich wtedy Francja miała, bardzo dobrych, no, wydawanych także po polsku. A Bernanosa. No. Bernanosa, Muriaka, więc zawsze trochę się denerwuję, jak wtedy, jak przedstawia się tak monolitycznie tę francuską scenę, tak, literacką. Zresztą, nie wiem, Philippe Solers, taki pisarz, który u nas jest właściwie chyba nie przykład, w ogóle nic tego nie było, zmarł niedawno, taki lewicowiec, taki młody chłopak, który w latach 50. zaczął pisać, a potem robił różne bzdury, bawił się w maoizm, takie właśnie lewicowe, takie pokolenie 68, prawda? No to jak wydał swoją pierwszą powieść, to był zachwycony tym, że pochwalił ją, jednocześnie pochwaliła ją lewa strona polityczna i Mauriac był zachwycony. Czyli to były osoby, które się liczą, prawda? Zresztą Camus po wojnie, jak była wielka dyskusja o to, czy wieszać, czy nie wieszać, czy kara śmierci dla kolaboracjonistów, no to z Mauriaciem na przykład, no,
razem z Borjakiem podpisywał się pod tym, żeby jednak nie, no, że kara śmierci nie, prawda? Ale wróćmy do Camus, do tych lewicowców. Trochę ich takich niekomunistycznych było. Trochę mniej znanych właśnie w Polsce. I to jeszcze przed wojną. Oni się trochę rozczarowali, tak jak Camus w latach 30. To jest właśnie Jean Grenier. To jest Brice Parrain, też w ogóle nieznana osoba, może Polacy być może znają go tylko dlatego, że jeżeli w ogóle kojarzą, że zagrał jakiś taki epizod w filmie Godarda Żyć własne życie z Kariną. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie, ci, którzy lubią tą klasykę francuskiego kina, to pewno tak. I parę innych osób, no i to są przyjaciele Camus, no i dopiero 56 rok właściwie we Francji, już tak zamykając ten nawias, sprawia, że wiele osób po Budapeszcie na przykład też rzuca legitymacjami tam partyjnymi, z tym, że zamieniają je czasami na coś zupełnie innego, nie wiem, potem się rzucają w maoizm na przykład, tak, bo po 10 latach tak też było, no albo oczywiście próbują jakiś taki socjalizm z ludzką twarzą uprawiać. Myślę tutaj, nie wiem, o Edgarze Morenie, jeszcze żyjącym chyba stulatku, takim myślicielu społecznym, socjologu, czy o ludziach związanych z takim pismem socjalizm albo barbarzyństwo. Czyli Castoriadis, Lefort. Ja tutaj rzucam tak troszeczkę, przepraszam za ten name dropping, ale jakby chciałem po prostu uświadomić, że to są bardzo ważne nazwiska na scenie francuskiej i w ogóle takiej no, intelektualnej, w ogóle europejskiej. I to nie jest tak, że sami komuniści tylko byli wtedy w latach 50. O. Przejdźmy jeszcze do teatru, wiesz, dlatego, że mam takie, jako czytelnik, taki ból, że od pewnego momentu, no masz rację, jest ostatnia powieść, ona się ukazała wiele lat po śmierci, ale na wiele lat Camus w zasadzie rzuca pisanie. Zajmuje się teatrem. To ma wiele różnych powodów, ale pewnie także życiowych. No ale właśnie pytanie, które mnie dręczy jako czytelnika, w zasadzie dlaczego tak wybitny pisarz odkłada pióro? No widzisz, to jest... splot różnych okoliczności, no to bo to jest, mówisz o latach 50., tak wtedy, kiedy, tak, no, na który myślę, że pewne wyczerpują się pewne pomysły pisarskie, literackie, to jest taki z jednej strony oczywiście typowy moment, że w pewnym momencie przychodzi kryzys, z drugiej strony takie też poczucie osamotnienia, bo ja teraz opowiedziałem, że nie było tych komunistów i byli też inni i tak dalej, ale no, powiedzmy sobie szczerze, nagonka na Camus po Człowieku zbuntowanym, po eseju Człowiek zbuntowany, wydanym chyba bodaj w 51 roku, no, była olbrzymia, to znaczy w tym sensie rzeczywiście ileś tam, znaczy jego środowisko w dużej części też jakby było przeciwko niemu. No. Oczywiście najsłynniejsza jest taka nagonka w Letton Moderne, czyli w piśmie prowadzonym przez Sartra, co prawda nie jego piórem, bo on to zlecił komu innemu, takiemu młodemu autorowi. No ale to było na zasadzie sprowadzenie, no chłopcze, tutaj piszesz takie są filozofie dla klas maturalnych, tak, dla uczniów z klas maturalnych, takie jakieś takie nie wiadomo co. I no, to jest rzeczywiście, no oczywiście Sartre jako wykształcony filozof i tak dalej miał większy aparat jakby taki filozoficzny, to jasne, ale wcale mądrzejsze rzeczy nie mówi. A po trzecie też kwestie rodzinne, no, czy ta biografia też trochę tak pokazuje podszewkę tego wszystkiego, co tam się działo. Żona z depresją, no powiedzmy sobie szczerze, Francine Camus się zmagała ze stanami depresyjnymi, powiedzmy. Więc wydaje mi się, że to są takie, nakładają się na to bardzo różne warstwy. No tak, ale tutaj jeszcze powiedziałeś o depresji, powiedziałeś o żonie. On wielokrotnie pisał o tym, że kocha swoją żonę bardzo, chociaż też pisał, że ta miłość może dla niej nie jest najlepsza, tak bym powiedział. Jest dla niej trudna. Natomiast no, to jest też człowiek, który
Tak, powiem łagodnie, relacji kochliwe. Uporządkowany z kobietami nie miał. Kochliwy, ale też powiedziałbym kochliwy równocześnie, równolegle. Nie, no absolutnie, no to jest, on się w ogóle podobał, no. On się podobał, miał jakiś taki czar w sobie, zresztą on się tak trochę pozował, no może nie był za wysoki, taki jakiś, nie był jakimś tam, nie wiem, Karym Grantem i tak dalej, ale trochę jak Humphrey Bogart to wyglądał, prawda, i te jego wszystkie takie zdjęcie, które zresztą jest chyba przydrukowane. Jak patrzę teraz, bo mam tu ze sobą biografię, to jest taka sylwetka z tym papierosem, to jest takie zdjęcie, gdzie on jest w prochowcu, tutaj tego może do końca nie widać, z papierosem, zaczesany jak na Humphrey Bogart, on się podobał. Teatr, bo powiedziałeś o teatrze, no teatr nie jest takim miejscem, teatr jest miejscem spotkań i to takich, powiedzmy, z pięknymi też kobietami i tak dalej, zresztą z teatru była jego taka największa miłość poza żoną właśnie i to nie jedną, bo miał też tych żon dwie, tak dobrze naliczyłem, już nie będę liczył żon oczywiście Kamisowi, ale to dla informacja, która jest w tej biografii, więc Państwo możecie poczytać. No to była Maria Casares, wielka miłość, wielka aktorka hiszpańskiego pochodzenia, zresztą też troszkę jak Kami, która potem grała u mnie w jego sztukach. Ja podziwiam Katrin Kami, córkę, która zdecydowała się parę lat temu wydać taki olbrzymi, olbrzymi zbiór, bo to wyszło listów Kami i Marii Casares. Wielka miłość, ale też trochę taka nieumiejętność. On chyba... Bo do końca nie umiał sobie poradzić z tymi relacjami. Znaczy on się tam miotał strasznie, rzucał te kobiety, wykorzystywał w pewnym sensie, można powiedzieć, bo niektóre się w nim zakochiwały, potem miał wyrzuty sumienia. I rzeczywiście to też na relacje rodzinne świetnie nie wpływało. No, Francine Kami była strasznie dzielną kobietą, że to wszystko znosiła. Jeszcze na koniec, żeby nie drążyć tego tematu rzeczywiście bardzo trudnego, jak ktoś chce, to niech przeczyta książkę, bo tam jest sporo na ten temat. Jeszcze zapytam się o ten element, od którego trochę zaczęliśmy, o te jego niełatwe relacje z wiarą. On był oczywiście ateistą, co do tego nie ma żadnego sporu. To jest kwestia oczywista, nikt nie zamierza go chrzcić pośmiertnie i przypisywać mu myślenia katolickiego. No ale z drugiej strony był... Nie wiem, czy znawcą, ale na pewno uważnym czytelnikiem świętego Augustyna. I w jego książkach, na co zwraca uwagę... Napisał pracę dyplomową. No tak, właśnie, wiesz. I w jego pracach, na co zwraca uwagę Tomasz Merton. Inny z jego korespondentów zresztą, dodajmy, oni też ze sobą pisali. W jego pracach i w jego książkach te wątki religijne, oczywiście przefiltrowane, oczywiście pewnie teolog by się przyczepił, że nie zawsze trafnie ujęte, ale one wracają. To znaczy ten element jest. Tak. Ja się zgadzam absolutnie. Ja w ogóle dzielę ludzi, którzy są niekonfesyjni, że tak powiem, bo ja też nie lubię takiego bardzo silnego, znaczy jak się mówi ateista, to też tych ateizmów jest parę, no, to jak z tym byciem lewicowcem albo też prawicowcem, no, to nie jest tak, że to jest takie super binarne. Ja dzielę tych ludzi, którzy, tych powiedzmy ludzi niekonfesyjnych, którzy się tam nie afiszują z tą wiarą, albo mówią wręcz, że no jakby to nie jest, nie wierzą w Boga, tak i tak dalej, to na tych, którzy mają ucho do spraw religijnych albo nie mają. To jest taka pewna kwestia takiej wrażliwości, znaczy, że i to... Ja jak rozmawiam z różnymi osobami, to od razu wiem, czy ktoś ma ucho, czy nie, czy to jest kompletnie, te rejony nie należy się zapuszczać, bo po prostu nie, to nie pójdzie. I to nie jest kwestia, nawet czasami myślę, jakiegoś racjonalnej dyskusji, tylko właśnie takiej pewnej wrażliwości. I Camus ewidentnie miał. Jak się popatrzy, jest taka dla Państwa, którzy czytają po francusku i chcieliby mieć takie kompendium kamisowskie, to w roku chyba 2015 został wydany taki wielki Dictionnaire Camus, słownik Camusa pod redakcją Jean-Yves Guérena. Tam są, to jest po prostu tak hasłowo poukładane i tam jest religia, nie wiem, też jakieś utwory są mówione i tak dalej. I jak policzymy hasła związane jakbyś mniej lub bardziej z religią, no to jednak tam tego jest sporo. On przecież zaczytywał się Szestowem. No to nie jest, jego to wszystko interesowało, znaczy taki pewna, pewnie taki
Znaczy na pewno nie ograniczał się do samego racjonalizmu, o tak bym powiedział. Przecież cała jego też taka idea takiej myśli południa, zanurzonej, nie wiem, gdzie on czerpał ze starożytnych Greków, z jakiegoś takiego witalizmu. Michel Onfray pisze o jakimś takiej lewicy dionizyjskiej wręcz i tak dalej. Też ma taki rys. Żal, że Rozanowa nie przeczytał, tak bym powiedział, bo Szestow to jest jedna rzecz, ale jak dionizyjsko, to powinien przeczytać Wasyla Rozanowa. Chyba, no i nie znalazłem śladów, żeby czytał Rozanowa. Nie, też, no, czytał Dostojewskiego, adaptował. Czytał Szestowa, oczywiście to widać, natomiast Rozanowa, tak. nic o Rozanowie nie widać. Tak, no oczywiście instytucjonalnie, absolutnie, no instytucjonalnie, nie wiem, kościoły wszelakie są jednak tam przez niego krytykowane i to widać w utworach prozatorskich i w sztukach, na przykład, nie wiem, w Sprawiedliwych i tak dalej, ale absolutnie jest to człowiek, który jest w stanie rozmawiać o tym, co duchowe, co niewidoczne, co nie tylko materialne, co nie tylko racjonalne. To absolutnie widać w jego twórczości. Bardzo dziękuję. Piotr Kierzun, Kultura Liberalna, był naszym gościem. Bardzo dziękuję Ci za tę rozmowę. Dziękuję bardzo. I na koniec jeszcze przypomnienie. Zapraszam do lektury swojej nowej książki Uleczyć Boga w sobie. To cykl rozmów z profesorem Krzysztofem Krajewskim-Siudą o duchowości, o psychiatrii, o tym, jak postrzeganie Boga kształtuje nasze życie. Czy celibat może deprawować ludzką seksualność? Kim stał się dla Polaków Jan Paweł II? Ale także o tym, czy choroba psychiczna może i wyklucza świętość. Mam wrażenie, że lektura jest świetna, bardzo ją polecam. Zachęcam do polemik, do dyskusji. To nie jest tak, że tam jest jakaś prawda objawiona. Można się z nią zgadzać albo nie, ale warto, naprawdę myślę, że warto tę książkę przeczytać. I to by było na tyle. Czas się pożegnać. Do usłyszenia już za tydzień, mówi Wam Tomasz Terlikowski. Podcast Tak Myślę jest dostępny na portalu Deon i w serwisie Spotify. Zapraszam.